Cześć. Nawet nie wiecie, jak mi miło, kiedy pytacie mnie o nowe filmiki. Niestety, zimowanie mamy ciężkie. Po części ze względu na moje studiowanie i nieregularną pracę, ale również ze względu na brak placu w zimie. Zostawało nam jedynie tylko terenowanie się. Ale powoli ruszam z nowymi filmikami i wracam do regularnych jazd. Dziś chciałam znów zwrócić uwagę na parę rzeczy. Jedną z nich jest poprawny najazd. Z takimi końmi jak Siwy i Motyl można łatwo nabrać złego nawyku w najeździe, ponieważ nie są to konie wyłamujące czy omijające drągi. Musimy jednak pamiętać, by najazd był prostopadły do przeszkody. Dla porównania podaję w filmiku poprawny i niepoprawny najazd z dzisiejszej jazdy. Często bywa tak, że koń jest zaskoczony, że kierujemy go na przeszkodę, której wcześniej po prostu nie widział. I wówczas wyłamanie nie jest oznaką nieposłuszeństwa, jedynie tego, że koń po prostu nie daje rady wykonać postawionego przez nas zadania. Chciałabym teraz z Wami przeanalizować parę zdjęć. Na początek typowy wzorzec pracy grzbietu. Na lewym zdjęciu widzimy rozciągnięty grzbiet, szeroki wykrok konia, szyja jest lekko zaokrąglona, pysk nie jest prostopadły do podłoża, ale lekko wysunięty do przodu. Na prawym zdjęciu widzimy wyraźnie skrócony wykrok, zapadnięty grzbiet, spiętą szyję i najprawdopodobniej przyciągniętą na siłę wodzami do piersi konia. Widać od razu, że zdjęcie po lewej jest bardziej harmonijne. Koń jest bardziej rozluźniony, mniej spięty. Przyznaję się do tego, że no nie jeżdżę zbyt idealnie, a przynajmniej nie jeździłam. Teraz już mam bardziej otwartą głowę na różne sugestie i na to, jak moja jazda oddziałuje na konia. Dlatego też zaprezentuję kilka moich zdjęć sprzed ładnych paru lat jazdy, z których nie jestem zbyt dumna. Na tym zdjęciu widzimy przede wszystkim zapadnięty grzbiet. Koń jest jedynie sztucznie ustawiony, z czego kiedyś oczywiście byłam dumna, no bo przecież mam zganaszowanego konia. Zad jest wyraźnie ponad linią kłębu, odstawiony bardzo do tyłu, wykrok jest bardzo wyraźnie skrócony. Na następnym zdjęciu z kolei widać, że koń po prostu ciągnie mnie wodzami w dół. Ja mam wyprostowane łokcie, ale również cieszę się, że koń ma obniżoną, zganaszowaną głowę i to na halterku. Tak naprawdę cały ciężar konia skupia się na przodzie. Zad oczywiście, jak na poprzednim zdjęciu, jest odstawiony. Cała moja sylwetka również pochyla się do przodu, zgodnie z tym, jak wodzami wyciąga mnie koń. Tutaj już widzimy bardziej harmonijny obrazek. Zad dokracza, koń wydaje się lekki. Sam niesie głowę w tej pozycji, a nie wiesza się na moich rękach, przez co ja również mam okazję do tego, żeby siedzieć na tym koniu lepiej. Znów kolejne zdjęcie. Zad również jest zaangażowany, obniżony w stosunku do linii kłębu. Koń również na tym zdjęciu wydaje się bardzo lekki. Teraz przedstawiam niemiły dosyć obrazek w galopie. Próbuję jakoś sztucznie skrócić konia wodzami, ten się nie daje, majda głową. Kłus również bardzo zachwiany, koń gubi równowagę, macha ogonem, bardzo mu się to nie podoba. Magia pokazała się wtedy, kiedy nagle przestałam skupiać się na głowie. Zaczęłam troszeczkę więcej jeździć na luźnej wodzy, dopiero stopniowo nabierając ją w czasie jazdy, przez co koń miał okazję sam dojść do kontaktu ze mną. Widać już tutaj bardziej harmonijny galop. Koń nie ucieka od kontaktu, stara się go utrzymywać z moją ręką. Galop jest wyraźnie bardziej harmonijny. Przed nami kolejny obrazek, który zamierzam dodać do mojej ściany wstydu, płaczu i w ogóle rozpaczy, a mianowicie bardzo pięknie przeganaszowany koń. Zastanawiałam się, no kurczę, dlaczego tak jest? Przecież no jadę jakoś do przodu, nie szarpię się z tym koniem, a jednak on się przeganaszowuje. No cóż, to był wynik tego, że skupiałam się właśnie na tym, żeby koń szedł ustawiony, natomiast zapomniałam o tym, że najważniejszy motor konia nie jest w głowie czy w szyi, tylko niestety w zadzie. Znaczy niestety dla mojej tamtejszej jazdy, ponieważ teraz wiem, że jeżeli zacznę od poprawnej rozgrzewki, to dojdę do tego, że koń sam będzie szukał kontaktu z moją ręką i sam zejdzie z głową bez potrzeby wieszania się na moich rękach.
Na załączonym zdjęciu wyciętym z filmiku zeszłych wakacji widać już o wiele ładniejszy kurs. Koń ma głowę ustawioną w taki sposób, że widzi, co jest przed nim. Głowa nie jest prostopadła do podłoża, a nos jest lekko wysunięty do przodu. Wyraźnie jest też poszerzony wykrok w porównaniu do tego, co widzieliśmy przed chwilą. Cały czas mówiłam, że siwy po prostu, no to jest koń, który ma krótki wykrok. Właśnie, że błędnie myślałam. Wystarczyło nieco porozciągać go na kawaletkach, jechać go mocno do przodu, a na odpowiednie partie mięśni w nogach się rozwinęły i nagle problem z krótkim wykrokiem minął, nawet jeżeli koń jedzie stosunkowo wolnym tempem. Jak nauczyć konia chodzić na kordeo? Dużo osób pisze do mnie z tym zapytaniem. Inni piszą, wow, jak ty to robisz? No, żadna magia. Koń dobrze wyszkolony, nie jeżdżony tylko na wodzach, powinien dobrze wykonywać nasze polecenia. Jednakże wiele z nas nie ma niestety takiej możliwości, jeżdżąc w rekreacyjnych stajniach. I oczywiście odradzam próbowanie kordeo z końmi, których nie potrafimy kontrolować, co chyba jest oczywiste. Przejdźmy do tematu. Na filmiku widzimy próby z mojego pierwszego kordeo. Koń nie wie, o co chodzi, ja próbuję go prosić, ogółem kicha z masłem, nic się nie kleiło. Bo źle się do tego zabrałam. Sygnał na kordeo. Kojarzenie sygnału z sygnałem już koniowi znanym, czyli obecną wodzą, oczywiście wraz z ciężarem ciała i patrzeniem w kierunku zamierzonego skrętu, później pochwała i koń powoli powinien kojarzyć nowy sygnał. To jest bardzo podobnie jak z uczeniem konia sygnału na łydki. Przykładamy łydkę, osoba pomagająca prowadzi konia z ziemi, w tym momencie konia chwalimy. Po chwili powinien zrozumieć, kojarzyć sygnał łydki z tym, że ma ruszyć do przodu. Na kordeo widać również dużo rzeczy, z którymi koń ma problem, a raczej my mamy problem, że go tego źle nauczyliśmy. Nie mamy możliwości sztucznie ustawić konia wodzami, więc gdy nie ma równowagi, głowa w zakręcie ucieknie na zewnątrz, koń będzie gubić rytm, a gdy będzie spięty, będzie chodził z zadartą głową. Także warto czasami odstąpić od ogłowia na jedną, dwie jazdy i zobaczyć, co musimy poprawić w naszej jeździe.